Witam wszystkich, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Rozpoczynamy zajęcia teoretyczne od tematu trzeciego, jakim jest sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy. Dość rozbudowany temat, który wiem, że już przerabialiście na zajęciach w lutym, w marcu, jak kilka innych tematów. Niemniej jednak wydaje mi się, że są to te tematy warte powtórzenia, warto poświęcić te kilkanaście minut, żeby powtórzyć sobie tą podstawową, zasadniczą wiedzę spożarnictwa. Temat pierwszy i drugi, myślę, że przerobimy sobie na końcu, są to tematy troszeczkę inne, także nie przedłużając, zaczynamy. Sprzęt ratowniczy. Co to jest sprzęt ratowniczy? Krótka definicja, jest to wyposażenie techniczne służące do ratowania i zabezpieczania osób, w tym ratowników, zwierząt, środowiska i mienia których życie lub stan techniczny jest zagrożony w wyniku pożaru, katastrofy lub innego nagłego, losowego, nieprzewidzianego zdarzenia. Prawda jest taka, że sprzęt ratowniczy jest to większość sprzętu, który stosujemy w straży. Naprawdę jest to bardzo rozbudowana siatka tego sprzętu. Takie główne dziedziny są to hydrauliczne narzędzia ratownicze, mechaniczny sprzęt tnący, takie jak piły, pilarki, przecinarki, sprzęt burzący. Wszelkiego rodzaju, jakiś podręczny sprzęt, podnośniki, wyciągarki. A my zaczynamy od hydraulicznych narzędzi ratowniczych, które już poznaliście dwa tygodnie temu, bodajże, czy też trzy. E, przez cały weekend zajmowaliśmy się tymi narzędziami. Ta prezentacja, jak zapewne wiecie, no, one są troszeczkę starsze, to wszystko się zdążyło pozmieniać, ale myślę, że sens jest zachowany. Także też definicja narzędzia hydrauliczne służą do torowania dróg dojścia i ratowania ludzi zwierząt imienia, do których dojście zostało utrudnione na skutek katastrof drogowych, kolejowych lub budowlanych spowodowanych siłami natury lub przez człowieka. Najczęściej ten sprzęt wykorzystujemy właśnie przy wypadkach drogowych czy też kolejowych, ale nie zmienia to faktu, że można go stosować w wielu innych sytuacjach. Podział i takie podstawowe informacje, tak jak Wam mówiłem, pracują te urządzenia na bardzo wysokich ciśnieniach cieczy roboczej, tego oleju hydraulicznego od 630 nawet do 720 atmosfer. Wykorzystują zasadę działania siłowników hydraulicznych, system dźwigni, są tam tłoczyska i to wszystko powoduje właśnie te cechy, które, które posiadają te narzędzia. A jakie są to narzędzia? Przede wszystkim te, które zdążyliście poznać, czyli rozpieracze ramieniowe, e, rozpieracze cylindryczne, nożyce e, hydrauliczne i nożyco-rozpieracze, tak zwane narzędzia kombi, czyli połączenie nożyc hydraulicznych z rozpieraczem ramieniowym. Tutaj na zdjęciu mm, narzędzie hydrauliczne, jakim, są, jakim jest rozpieracz ramieniowy. E, bardzo często myślę, że je stosowaliśmy, tak jak wam mówiłem, że będzie to nasze podstawowe narzędzie, jaka jest jego zasada. Posiada on dwa ramiona, które, które dobrze wiecie, jak pracują. Albo rozpiramy, albo ściskamy. Od, od narzędzia zależy faktycznie, jaki jest jego zakres tych ramion, im większe narzędzie, tym oczywiście cięższe, jak widzicie na samym dole masa potrafi sięgać nawet do 208 kg. Bardzo duża siła siła. Robocza, no ale przekłada się to na sprawność. Cała masa, też tych dodatkowych, dodatkowych akcesoriów, takich jak łańcuchy, końcówki do rozpieraczy. Parametry, powtórzenie poprzedniego slajdu. Te, które gdzieś tam zbadano, te, które deklaruje producent. No i to, o czym mówiłem, bardzo duża masa, co zapewne odczuliście e, podczas naszych zajęć. Rozpieracze cylindryczne e, służą do rozpierania, podnoszenia i ściągania elementów. Tak, mogą również ściągać. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu łańcuchów e, na obu końcach tego, e, tego urządzenia. Maksymalnie rozwarte, zakładamy łańcuchy i ściągamy, bo narzędzie te działa w obie strony. Odciągania kolumn kierownicy w pojazdach, rozpierania otworów drzwiowych, E, na przykład, po dachowaniu tak zwany cross-ramming. E, rozpieracz cylindryczny może posiadać jedno lub dwa tłoczyska wysuwające się w przeciwnym kierunku. Na zajęciach działaliśmy na rozpieraczach, które po, posiadały zarówno jedno, jak i dwa tłoczyska. E, na co to się przekłada? Jak zapewne wiecie, e, przekłada się to na jakby zakres działania, czyli tam, gdzie Potrzebujemy większego rozpieracza, no to najprawdopodobniej będą to dwa tłoczyska. Są miejsca, gdzie tego, są sytuacje, gdzie tego miejsca mamy trochę mniej. Wtedy stosujemy te rozpieracze, które są mniejsze. Może działać na zasadzie teleskopowego wysuwania tłoczysk. Jedno tłoczysko wysuwa się z drugiego, co powoduje znaczne zwiększenie rozpiętości wysuwanych ramion przy ograniczonych wymiarach gabarytowych rozpieracza w stanie złożonym. Taki rozpieracz właśnie mieliśmy. Najpierw wyjechało jedno tłoczysko, potem następne zastosowanie widzieliście, widzieliście sami. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na to: działaliśmy na sprzęcie marki Lucas. Tutaj mamy zupełnie inny sprzęt bodajże jest to Weber, inne końcówki. No ale zasada, zasada pracy ta sama. Waga troszeczkę mniejsza, plus jest taki, że z reguły z początku musimy to, to narzędzie trzymać. Później, jak już się ładnie zaprze, no to już mamy ten komfort, że, że samo się gdzieś tam blokuje. Ale jak kilka razy się zdarzyło, też ten rozpieracz potrafił wam spaść. Jak zapewne wiecie, jest to troszeczkę, troszeczkę kilogramów. Także zawsze trzeba go tam asekurować, jedna, dwie, nawet trzy osoby. No i nożyce hydrauliczne <laughs> e, służą przede wszystkim do cięcia prętów, krat, słupków, karoserii samochodowych, stalowych profili budowlanych. E, przypominam, e, wszędzie tam, gdzie tniemy, należy zajrzeć, co tniemy. Ta złota zasada, o którą powtarzaliśmy kilkukrotnie. E, zastosowanie, no to jak tutaj piszę, e, tniemy wszędzie tam, gdzie jest, taka, gdzie jest taka potrzeba, czy to pręty, czy karoseria. E, oczywiście, im większa masa, z reguły też zakres tych, tych ramion też, też się zwiększa. E, były sytuacje, kiedy, kiedy brakowało nam troszeczkę, troszeczkę długości tych nożyc, ale jak dobrze wiecie, są sposoby, żeby sobie troszeczkę temu zaradzić. No i nożyce rozpieracze, tak zwane narzędzia kombi. Nie mieliśmy okazji nimi pracować, jednak wyglądem w zasadzie nie odstają one od standardowych rozpieraczy ramieniowych czy też nożyc hydraulicznych. Jakie jest różnica? Posiadają zarówno ostrza, które, które potrafią ciąć na wzór nożyc hydraulicznych, i tak samo końcówki, które są zdolne do, do rozpierania. Bardzo fajna alternatywa. Wiele jednostek takich mniejszych tutaj z terenu powiatu funkcjonuje takim sprzętem, także jesteśmy też w stanie wiele rzeczy zrobić właśnie takim urządzeniem. Jeśli chodzi o parametry, troszeczkę mniejsze, jednak do standardowych potrzeb. Myślę, że z pewnością, z pewnością są to wystarczające, wystarczające narzędzia. No i tutaj slajd, który radzę zapamiętać. Co wchodzi w skład, co wchodzi w skład tego naszego całego zestawu, którym, którym pracujemy. Przede wszystkim pompa hydrauliczna. Pompa hydrauliczna, która tłoczy nam ten, ten olej spalinowa. Na takich, na takich właśnie my bazujemy. E, następnie e, przewody hydrauliczne. Mamy różnego rodzaju przewody, mamy przewody na mono -złączach, na podwójnych złączach. E, nie chcę się wdawać tutaj w szczegóły. E, najważniejsze, żebyście pamiętali, że jest takie coś jak są przewody. Przypominam o tym, żeby zawsze patrzeć jak one się układają, żeby je dobrze rozwijać, żeby nie było tych takich serpentyn, e, bo to wszystko utrudnia nam, nam pracę. Przypominam o końcówkach żeby zawsze zakładać je w odpowiednim miejscu, tam gdzie nie ma piachu, żeby to się wszystko nie brudziło. No i na samym końcu urządzenie hydrauliczne w zależności, tutaj mamy dwa rozpieracze cylindryczne, rozpieracz ramieniowy i nożyce hydrauliczne. Czyli od góry pompa hydrauliczna, przewody hydrauliczne i urządzenie hydrauliczne. To tyle na temat hydrauliki. Myślę, że resztę, pewnie gdzieś tam jeszcze wrócimy do tego tematu, ale dużo też myślę, że zza, zajęć. Pamiętacie, najlepiej uczyć się w praktyce. E, przechodzimy do sprzętu burzącego. Do czego służy sprzęt burzący? Przecinanie, obalanie uszkodzonych w wyniku pożaru huraganów, konstrukcji budowlanych, stropy, ściany, kominy, przecinanie, usuwanie drzew wywróconych w wyniku huruga, huraganów, ułatwianie dostępu do źródeł ognia w przypadku pożarów obiektów drewnianych ocieplanych igliwiem i wiórami. Odciągania i rozrzucania w celu dokładnego ugaszenia materiałów typu siano, słoma, tekstylia, makulatura. Wypierania elementów konstrukcji stalowych, drewnianych w celu zabezpieczenia przed przewróceniem. Brzmi to dosyć tak, tak, tak dziwnie. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, wszystkich sytuacji, kiedy, kiedy używamy tego, tego sprzętu. Także najlepiej jest to podać na przykładach. Mechaniczny sprzęt tnący. Co się zalicza? Piły łańcuchowe do drewna i piły tarczowe do stali i betonu, przecinarki, napęd spalinowy bądź elektryczny. Elektryki bardzo fajna, fajna sytuacja coś, coś nowego e, wszędzie tam, gdzie e, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wytwarzać spaliny. Wszelkiego rodzaju zamknięte pomieszczenia tam też używamy tego typu urządzeń, i wtedy urządzenia elektryczne oczywiście jak najbardziej się sprawują. Piły łańcuchowe do drewna, myślę, że każdy, każdy kiedykolwiek gdzieś tam, kiedyś ją widział. W zasadzie działanie takiej piły, bez względu na to, jak ona, jak ona wygląda, jest identyczne. Do czego służą docięcia drewna i są przeznaczone do usuwania połamanych drzew na skutek huraganów, w akcjach przeciwpowodziowych powodziowych, do usuwania zatorów z połamanych drzew, zastosowanie cała gama, gama sytuacji, także nie jesteśmy w stanie wymienić. Można wykonywać przeciwogniowe pasy w lasach oraz przecinać konstrukcje drewniane, usuwając skutki pożaru i katastrof w, budowlanych, w budynkach drewnianych. No tutaj tak to dosyć zamknęli w tej prezentacji. Ja myślę, że każdy znajdzie mnóstwo, mnóstwo zastosowań i niekoniecznie tylko, tylko do drewna, bo identyczne urządzenie może też ciąć jakieś delikatne tam kawałki blachy, E, tak zwane płyty obornickie. Mamy też takie piły jeszcze w praktyce będziemy je, będziemy je sprawdzać. <laughs> Długość prowadnicy bardzo ważny parametr, z reguły od 30 cm do już dosyć konkretnych pokaźnych prowadnic. E, no i masa około 8 kg myślę, że, że coś coś koło tego. Piły tarczowe do stali i betonu, przecinarki e, Czyli, no jak, tak jak sama nazwa mówi, do sali betonu przecinanie różnego rodzaju elementów stalowych, różnego rodzaju elementów betonowych, poszycie dachowe. Nawet w katastrofach drogowych, kolejowych jesteśmy w stanie to wykorzystać. Różne rodzaje, rodzaje tarcz, o tym też jeszcze będziemy mówić na praktyce, są tarcze ścierne, korundowe czy też diamentowe, które oczywiście są bardziej wytrzymałe. Dodatkowo tarcze z węglikami spiekanymi, średnice z reguły mają 35 cm, ile dobrze pamiętam, ale tutaj jest napisane od 300 do 400, także w zależności od modelu takie też tarcze możemy, możemy znaleźć. Nie dodałem jeszcze, będę pewnie jeszcze o tym mówił, tak jak mówiłem na praktyce, na jakie, na jakie, paliwo, jakie paliwo stosujemy właśnie w tych sprzętach. Jest to mieszanka powietrzno-paliwowo-olejowa w stosunku 1 do 50. Tak tylko teraz mówię nawiasem. Wszystkie szczegóły będziemy omawiać na praktyce. Sprzęt burzący prosta konstrukcja, i przy jego wykorzystywaniu używa się tylko siły ludzkich rąk. Z tym, że. Działają też tam różnego rodzaju przełożenia na zasadzie dźwigni, bloczków, między innymi wyciągarkach. Z pewnością jeszcze będzie taki slajd, e, zastosowanie sprzętu burzącego. Nie chcę teraz się tutaj w to wgłębiać. Myślę, że jak pokażę Wam kilka rzeczy, to sami sobie pewnie dobrze odpowiecie na to pytanie, do czego właśnie ten sprzęt burzący stosujemy, co zaliczamy. Bosaki. E, myślę, że tutaj też warto to dobrze zapamiętać rodzaje bosaków. Jest bosak podręczny, lekki, ciężki, strzechowy, sufitowy. Pięć rodzajów bosaków. Topory lekkie i ciężkie, łomy, siekierołomy, kotwice, podnośniki zębatkowe, wyciągarki linowe, wyciągarki łańcuchowe, haligany. Także to wszystko zaliczamy do sprzętu burzącego. Bosak podręczny, około 1,3 metra, kawałek takiego pręta zakończony takimi charakterystycznymi Zębami. W całości odkuty ze stali. Grot, hak to części składowe właśnie tego bosaka. Dlaczego wykorzystujemy? No, wszędzie tam, gdzie faktycznie będzie taka potrzeba. Coś musimy przeciągnąć, coś musimy utorować jakąś drogę. Potrzebujemy kawałka jakiegoś właśnie takiego łoma. No to po prostu bierzemy ten bosak i działamy. Bosak ciężki sprawdzę dokładnie, tak, bosak ciężki, stalowy hak, hak z grotem osadzony na pięciometrowym drzewcu. Faktycznie te bosaki są bardzo długie, wynika to z tego, że zastosowanie, stosujemy gdzieś tam do, do jakichś przewyższych budynkach, jak coś trzeba pociągnąć. Obsługiwany przez co najmniej dwie osoby, co też widzicie na zdjęciu, tam przy tulei jest takie, takie kółko, można do niego przytwierdzić linę, i wtedy zwiększyć jakby tą swoją siłę przy operowaniu takim, takim bosakiem. Jeśli chodzi o zastosowanie, oczywiście tak samo jak w poprzednim, jak w każdym następnym, wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba, żeby coś zahaczyć, coś ściągnąć, cokolwiek, stosujemy właśnie, właśnie taki bosak. Głównie prace, prace burzące. Długi 5,5 metra, coś około 5 metrów masa około 12 kg, no to pewnie w zależności od długości, od grubości tego elementu odkutego. Bosak lekki, troszeczkę krótszy, 4-metrowy, już bez tej liny, bez tego kółka lżejszy, czyli w zasadzie podobny przypadek co, co w bosaku ciężkim, z tym, że jest obsługiwany przez jednego, jednego strażaka, a zastosowanie, oczywiście, oczywiście, te same. Bosak strzechowy. Skąd nazwa? Kiedyś w zasadzie do teraz wiele domów kryte było strzechą. I w momentach, kiedy te, te, te chaty się tak paliły, bo kiedyś, no, jeżeli paliła się taka hata drewniana kryta strzechą, no to, no to pożar był dosyć konkretny następowało zrywanie tego całego dachu i do tego właśnie służył bosak strzechowy. Na co zwracam uwagę? Z pewnością za chwilę pojawi się jeszcze jeden przedmiot, jeszcze jeden sprzęt, który będzie podobny, lecz będzie mała różnica. Bosak strzechowy ma trzy zęby. Trójzębny hak, e, osadzony na pięciometrowym drzewcu, dwie osoby, e, służy do rozrywania strzech, stogów siana i słomy, e, jakiś stert materiałów. Przypominam, trzy zęby. Bosak sufitowy, wykonany jest w postaci dwóch przeciwległych haków o dużym promieniu łuków. One są różnie odkute. I jeszcze u góry ma taki, taki ząb. Ciekawostka, u nas już bardzo rzadko stosowany do zrywania jakiejś podsufitki, jak wchodzimy do budynków, gdzieś tam trzeba jakiś podwieszany, podwieszany sufit zerwać. Bardzo często używany w Stanach Zjednoczonych przy działaniach, przy pożarach wewnętrznych. W zasadzie wielu strażaków wchodzi do budynku właśnie z takim, z takim bosakiem. Toporek lekki e, czyli to, co bardzo często widzimy w szpalerach. Jak żeni się strażak e, to z reguły strażacy stoją z tymi toporkami. E, kiedyś było to podstawowe narzędzie strażaka wyposażenie osobiste miało on je na pasie. Do akcji wyjeżdżano właśnie w pasach, była też specjalna pochewka, i tam znajdował się taki topór lekki. Zastosowanie podobnie jak w poprzednich, poprzednich sprzętach. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy taką potrzebę, że coś trzeba tym, tym toporkiem zrobić, coś przeciąć, coś przepchnąć, różne, różne, różne możliwości. Wszędzie tam właśnie jest, jest stosowany. Troszeczkę już odeszliśmy od stosowania właśnie tego typu sprzętu. Ale jakaś tam toporek, jakaś siekiera na aucie, oczywiście zawsze się znajduje. Topór ciężki, popularna nazwa Sagan. Przypomina, przypomina siekierę, ma też taki kolec jak, jak Kilow. Wyrąbowanie belek konstrukcji drewnianych, wyważanie drzwi, wycinanie otworów w pokryciach dachowych, mnóstwo, mnóstwo zastosowań, około metra, troszeczkę cięższy. Ciekawostka ponownie, ponownie z amerykańskiego z i amerykańskiego kinematografii, bodajże film Płonąca Pułapka, tam główny bohater zawsze z takim toporem ciężkim dowódca wchodził, zawsze miał go przy sobie. Na autach bardzo często widywany, no bo to taki sprzęt, który raczej, raczej się nie uszkodzi, także gdzieś tam zawsze, zawsze na aucie jest. Łom. Stalowy pręt, zaostrzony szpic, jakieś tam spłaszczenie. Do czego służy? Do podważania, zdejmowania drzwi, z zawiasu, wyrywania łańcuchów, wyginania krat, wybijania otworów w dachach, ścianach, drzwiach. Długość od 1-2 m do 1,5. Masa 10 kg, oczywiście są też krótsze. Zastosowanie: no ciężko to mówić o zastosowaniu łomu. Jeżeli ktoś. Krzyczy wam, podajcie mi łom, no to wtedy widocznie potrzebuje, także filozofii w tym, w tym nie ma. Łom taki, no myślę, że w każdym domu też jest, e, także i na wozie strażackim znaleźć się powinien. Siekierowo. Bardzo ciekawe narzędzie. E, jest to, wygląda dosyć skomplikowanie, ale jak widzicie ten, ten czubek, e, tu na pierwszym zdjęciu po prawej stronie, coś Wam może to przypominać. Haligan, tak. Haligan, którym pracowaliśmy był identyczny. Także jest to takie, jakby podobne, podobne narzędzie. Jest rozkładany odpowiednio, blokowany na pasku, i za jego pomocą możemy chociażby wyciąć jakieś tam elementy. Ma też coś na wzór siekiery, jakiegoś tam toporka. Zastosowań, oczywiście, mnóstwo. Ale na co zwracam uwagę? Na to, że jest taki ciekawy tutaj element, który, który umożliwia cięcie. Haligan, tutaj Haligan, że tak powiem, gaśniczy. Tak jak mówiłem, po prawej stronie to zakończenie e, kiedyś służyło do, za, do zakręcania zaworów gazowych. E, oczywiście nie w Polsce, stąd też tak to, tak to wyglądało. Mamy też drugą wersję, Haligan bardziej ratowniczy, e, podobny jak Inopur, e, który może umożliwia nam, nam cięcie. O haliganie myślę, że już trochę, trochę powiedziałem na zajęciach. Jego zastosowanie pewnie też widzieliście w boju. I kotwica pożarnicza. Mówiłem o bosaku strzechowym, który miał te dwa, przepraszam, trzy, trzy zęby. Kotwica pożarnicza posiada zębów dwa. Sprzęt, którego szczerze mówiąc ja nie wiedziałem nigdy. Na pewno kiedyś funkcjonował. Do czego służy? Do burzenia grożących zawaleniem ścian lub kominów, przeciąganie ciężkich elementów. Jak to działa? Zahaczamy to o, jakiś, o jakąś ścianę, no i oczywiście lina, czy też łańcuch i wtedy ciągniemy i wyburzamy jakieś tam elementy. Tak jak mówiłem, myślę, że artefakt, już raczej nikt tego, tego nie stosuje, ale może gdzieś tam na jakichś jednostkach jeszcze takie coś się znajdzie. Warto taką ciekawostkę gdzieś tam sobie utrwalić. Podnośnik zębatkowy też, szczerze mówiąc, nie spotkałem jeszcze. Jakieś hydrauliczne podnośniki oczywiście gdzieś, gdzieś już widziałem. Działanie, podnoszenie, wysokość podnoszenia uzależniona od, od urządzenia służą do podnoszenia zawalonych konstrukcji drewnianych i stalowych lub do wypierania elementów konstrukcji budowlanych grożących zawaleniem. Standardowy podnośnik, z tym, że tutaj mamy do czynienia z zębatką, My jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do podnośników hydraulicznych. Wyciągarka linowa, e, tak zwany KIFOR. E, pracowałem na niej. E, dosyć ciekawe, ciekawe urządzenie. E, służy do przeciągania, obalania drzew, różnego rodzaju stabilizacji e, przeciągania naruszonych konstrukcji, zabezpieczania tych konstrukcji. E, zasada działania nie jest do wytłumaczenia na na przykładzie zdjęcia. Jeżeli będzie taka możliwość, pokażę Wam, jak to fajnie, jak to fajnie działa, ile fajnych rzeczy można, można tym zrobić. Łańcuchowa w zasadzie e, działanie podobne z tym, że wyciągarce linowej mieliśmy linę stalową określonej długości. Tutaj oczywiście zastosowanie łańcucha. Sprzęt podręczny. E, Podręczny sprzęt gaśniczy, bardziej bym tak to określił. Są to urządzenia służące do gaszenia pożarów w zarodku. Sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wejściach na zewnątrz pomieszczeń. Jest naprawdę bardzo dużo tego sprzętu. Podział gaśnice, agregaty, koce gaśnicze, inny sprzęt gaśniczy, który znowu dzieli się na hydronetki, tłumice i sita kominowe. No i jeszcze bardziej rozbudowany schemat gaśnic. Mamy w zasadzie dwa główne, główne rozgałęzienia, takie jak gaśnice stałe pod ciśnieniem i gaśnice z ładunkiem osobnym, gaśnice proszkowe, wodne, pianowe, na dwutlenek węgla, oprócz tego mamy jeszcze gaśnice służące do gaszenia olejów w urządzeniach kuchennych, czyli przykładowe jakieś tam frytkownice i tak dalej, do tego też są specjalne, specjalne gaśnicze, gaśnice. Wielkości napełnienia gaśnic. No tutaj już w zależności od zapotrzebowania, od kilograma nawet do 12, wodne do 9, chociaż myślę, że też większe, większe chyba funkcjonują. Z reguły te 6 i 9 litrów, czy czwórki nawet, to są takie standardowe. Standardowe rozmiary. Z reguły w budynkach, właśnie te szóstki, w samochodach, wozimy dwójki, czy nawet kilogramy. No, za wiele tym nie zrobimy. E, 4, 6, 9 to takie podstawowe, e, wydajne, dosyć, e, dosyć gaśnice. I dwa rodzaje gaśnic, tak jak mówiłem, ze względu na ten, ten ładunek. E, gaśnica pod stałym ciśnieniem i gaśnica, która ma ładunek, jak widzicie, ten. Tą rurkę, która wchodzi, tam są dwie. W jednej właśnie jest ten osobny ładunek, dzięki któremu ten środek gaśniczy wydostaje się na zewnątrz. Wodne i pianowe, Śniegowe, inna nazwa, czyli gaśnice na CO2 na dwutlenek węgla. Bardzo charakterystyczny. Charakterystyczna część to ta dysza wylotowa, e, taka większa, po tym można właśnie poznać gaśnicę śniegową, czyli gaśnicę na dwutlenek węgla. Agregaty gaśnicze, e, agregaty pianowe, proszkowe, e, czy też na, na dwutlenek węgla, są to troszeczkę większe, z reguły przewoźne. Na stacjach paliw bardzo często można, można je spotkać. Większa wydajność, większa masa. Koce gaśnicze. Koc gaśniczy też często idzie gdzieś tam spotkać w różnego rodzaju obiektach, czy to na stacjach paliw, montowane gdzieś na jakichś ścianach. Jest to elastyczny płat materiału, zwykłe z tkaniny szklanej, przeznaczone do gaszenia pożarów w wyniku tłumienia. Jak to działa? Jeżeli coś nam się pali i przykryjemy to tym kocem, to zwyczajnie nie mamy dostępu utleniacza. Naszego tlenu, powietrza, e, i przerywa się reakcja, reakcja spalania. Prostokątne lub kwadratowe, e, z reguły chyba kwadratowe, z tego co też pamiętam. E, około właśnie niecałych 2 metrów na 2 metry. Tak wygląda koc gaśniczy. Z pewnością gdzieś tam się spotkaliście e, przed i po rozwinięciu. Hydronetka wodna. Wszyscy, którzy brali udział w zawodach w zawodach strzelackich jeszcze jako, jako dzieciaki, no to z pewnością pamiętają. Hydronetek wodnych mamy całe mnóstwo: różnego rodzaju budowa plastikowa, stalowa, zbiornik. Oprócz tego pompka. Jakiś wąż, z reguły jest to wąż 20-25. Służy właśnie do gaszenia pożarów w zarodku. Bardzo fajne hydronetki plecakowe. Które zakładamy sobie na plecy, stąd też nazwa. E, mamy od, do tego specjalną prądownicę, którą możemy regulować, regulować to, ten, ten prąd wody, który, który podajemy. E, 20-25 litrów, czy też 15. Mniej więcej takie są, takie są ilości tej wody, którą zabieramy. Tłumica metalowa z drążkiem, e, pożary, traw, wszelkiego rodzaju. Właśnie tym sprzętem e, sprzętem możemy. Możemy gasić. Tłumica, skąd nazwa z mechanizmu gaśniczego. Tak samo jak przy kocu, tłumimy ten ogień poprzez odcięcie takie mechaniczne, takie dosyć, dosyć agresywne, że tak powiem, tłumimy dostęp tego powietrza, i w ten sposób krok po kroku jesteśmy w stanie sobie jakieś tam, czy to trawy, czy jakieś pole ugasić. Sitokominowe, Taka siatka druciana na odpowiedniej ramie, do czego służy nie dopuszcza do wydostania się z komina iskry i płomieni, które mogłyby spowodować pożar dachu. Dzięki założeniu się ten na komin maleje intensywność palenia się sadzy, czyli nie wydostają się nam jakieś większe frakcje tego spalanego materiału. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Tak pokrótce przeleciałem. Eee, warto zajrzeć sobie czasami gdzieś tam. W skrytki samochodów, bo ten sprzęt na pewno się na nim, na nim znajduje. Nie chcę wam mówić konkretnie do czego służy siekiera, bo z pewnością dobrze o tym wiecie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.